Kaczyński, jakbyś ocenił to spotkanie? Spotkanie na remis, czy której strona specjalnie przeważała, czy to właśnie taki typowy mecz na podział punktów? Obie drużyny szły po bramce i skończyło się na remisie, także wydaje mi się, że tak powinno być. I z naszej perspektywy było to bardzo ciężkie spotkanie, bo wiemy, że Korona gra fajnie w piłkę i jest to drużyna, która wychodząc na boisko zawsze dodaje się 100%. My dzisiaj też to zrobiliśmy i starczyło tylko na jeden punkt, także szkoda. Jest na czym pracować i na pewno będziemy ciężko pracować, aby to wyglądało zdecydowanie lepiej. A panie Kubie, była jakaś taka presja po tej porażce w Szczecinie? Ciążyło coś nad wami, czy podeszliście raczej z czystą głową, tak na spokojnie? Znaczy, rozmawiamy na pewno o tej sytuacji, jaką mamy, że nie jest zbyt kolorowo i musimy zbierać te punkty u siebie, także teraz gramy kolejny mecz u siebie, będziemy chcieli to spotkanie wygrać i jestem przekonany, że z meczu na mecz i kondycyjnie, i fizycznie, i nasza gra będzie wyglądała lepiej, także trzeba ciężko trenować, aby zadowolić tą publiczność i dać Wrocławowi to, na co zasługuje. Bo jak ty się odnajdywałeś w tym nowym ustawieniu? Ja podejrzewam, że ono nie będzie długo kontynuowane, bo tak z góry patrząc, to tak let's welcome chaos. Wie pan co, sytuacja była taka, że przed meczem na wczorajszym treningu jeszcze nam wypadli kolejni zawodnicy, także musieliśmy sobie radzić. Trener zrobił wszystko, aby ta jedenastka i ustawienie i skład było w danym momencie jak najlepsze, także czekamy na dalsze informacje, jak będzie wyglądał nasz skład personalny, jeżeli chodzi o całość, o tą całą grupę zawodników, którzy są kontuzowani i z głową do góry trzeba, jak mężczyźni, przyjąć to że nie jest jak najlepiej i pokazać, że naprawdę nam zależy na tym, aby jak najlepiej wypaść do końca sezonu. Okiem takiego, bym powiedział, starego konia, jak ci się podobał pałasz w środku pola w drugiej linii? Pan co, nie chcę. Moim zdaniem też przyzwoicie. No to jest bardzo dobry, zdolny, młody zawodnik, także ja nie chcę też wchodzić w buty trenera i tutaj chwalić czy nie. Pochwalić trzeba cały zespół, bo dzisiaj naprawdę daliśmy z siebie wszystko, co mieliśmy. Stać było nas na niestety tylko jeden punkt i tak jak mówię, my trenerowi ufamy, wierzymy w trenera i zrobimy wszystko, aby trener został z nami jak najdłużej, także wszystko w naszych nogach i najbliższe mecze trzeba pokazać prawdziwą jakość, jaką mamy i życzę sobie, aby kontuzowani zawodnicy wrócili do zdrowia. To brzmi groźnie, bo to tak jakbyście podskórnie czuli, że i wy też o głowę trenera trochę gracie. Nie mówmy o tym, że walczymy o głowę trenera, bo trener podpisał kontrakt na okres, jaki podpisał, na długi, także tak jak mówię, mamy treningi, wierzymy w trenera, dajemy się 100% dla trenera, bo wiemy, że jest był fenomenalnym piłkarzem, jest legendą w tym klubie i takich ludzi trzeba słuchać i trzeba na nich patrzeć z podziwem. Także tak jak mówię, wszyscy na pewno chcemy dla trenera i dla tego klubu jak najlepiej i w kolejnych meczach trzeba to pokazać i wygrać w końcu spotkanie. Dzięki.